Znajdź kurs. Rybka 2, 330 km, ładowanie kursu. Więc elo, welo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to jazda na Śląsk, 330 km. Niestety warunki nie sprzyjają, bo pod wiatr i w upale, ale no, wyszło jak wyszło. W dodatku na krosie, na gravelu, ale na szosowych oponach też z pewnych przyczyn, ale to wytłumaczę wszystko w trakcie i parę rzeczy takich rozkminiających będę chciał powiedzieć. Dobra, jadę, bo szkoda czasu. Około godzinie 14 skończyłem pracę, 14:34, więc czas jechać. W tym roku mija 10 lat, odkąd złapałem takiego bakcyla rowerowego i z tej okazji postanowiłem, że uczczę to przejażdżką, trasą, którą kiedyś już jechałem, dokładnie w 2016 roku, czyli po 3 latach, odkąd zacząłem coś w ogóle więcej jeździć. I jechałem też właśnie na Śląsk, na 18 mojej szwagierki. A dzisiaj po prostu tam jadę, bo żona już tam czeka z dziećmi. Dzisiaj jadę rowerem, a jutro wracam samochodem. No, taka sytuacja. W ogóle powinienem chyba stworzyć playlistę na YouTubie i nazwać ją W pogoni za żoną. O, myślę, że dobrze by to się nazywało. Dobra, na razie jadę swoje według zaleceń Veloverda, jak przejechać 200 km i się nie zmęczyć, czyli nie za mocno, równe tempo, ale no nie wiem, będzie ciężko. Dzisiaj cały czas będzie pod wiatr. I w 2016 roku, co najlepsze, gdy jechałem na krosie Vento 2.0, więc trochę powtórka z rozrywki, bo znowu na krosie, tylko że na gravelu z szosowymi oponami też jechałem pod wiatr, tylko wtedy ten wiatr był troszeczkę lżejszy. Ale też było upalnie. Też chyba był to jeden z najcieplejszych dni i ja ogólnie lubię jeździć w taką pogodę. Nie jest to wskazane. Nawet było powiadomienie alert RCB, ale ja lubię. Więc zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. No minus taki, plus, że nie zdążę za dnia. Będę musiał w nocy trochę przekręcić, ale noc ma być ciepła. W nocy ma być ponad 20 stopni, więc nawet chyba nie będę musiał się przebierać. Pierwszą przerwę planuję, pierwszą i chyba ostatnią, na 150 km, żeby coś jeszcze zjeść, uzupełnić płyny i jechać dalej. Trasa ciut zmodyfikowana, bo końcówkę w 2016 jechałem przez Gliwice. Teraz będzie troszeczkę tam zmieniona, ale to sama końcóweczka. 300 km praktycznie takie samo. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. Dzisiaj więc taka retro jazda. Wspomnienia sprzed lat. To zobaczcie, jaka przemyślana ścieżka. Jedziesz sobie rowerem i nagle możesz wjechać ścieżką komuś na posesję. Dobre, co? Wyjeżdżam powoli z miasta i właśnie widać, że jadę centralnie pod wiaterek. Dąży. Żabka motywuje. A, trzeba do niej podjechać pewnie później. Mija pierwsza godzinka. Dopiero 27 km. Wiatr daje się we znaki. Są słońce też, 37 stopni. Pokazuje Garmin. Na razie za dużo nie nagrywam, nie gadam. Skupiam się na jeździe. Jestem ciekaw, jaka się wyjdzie średnia. Bo pierwszy raz, jak jechałem tą trasę, to na krosie Vento 2.0 na nie za specjalnych kołach i oponach, chyba jeszcze w rozmiarze 23C, wykręciłem 28,4. No dziś nie da się ukryć, że ten wiaterek jest mocniejszy.
ale może z czasem będzie się troszeczkę luzował. Więc na razie jadę swoje, piję, jem i skupiam się na jeździe. Trzymajcie się. Korzystając z chwili, że jest szlaban zamknięty, to może czas w końcu powiedzieć co nieco o mojej przygodzie z rowerem, która zaczynała się w 2013 roku, gdzie na swoim stalowym GTI X-ie K30 ciężkim, chyba 17 albo nawet 18 kg już momentami osiągał po zamontowaniu stopki, zacząłem powoli się rozkręcać. Pierwszy raz z kumplami z pracy wybraliśmy się gdzieś na jakąś tam przejażdżkę 20-30 km. Ktoś inny zobaczył, że gdzieś tam byłem na rowerze. To zaczęliśmy razem kręcić. Przy okazji poznałem osobę, która jeszcze trochę więcej jeździła na rowerze. I tak to powiedzmy się nakręcało. A generalnie ten rower był zakupiony w 2007 roku. Zaraz po 18 zbierałem kasę i tak jak inni normalni ludzie w tym wieku za te pieniądze uzbierane z 18 biorą i robią prawo jazdy, tak ja kupiłem sobie rower na Allegro, zwykły, na kole 26, nie za bardzo nawet dopasowany rozmiarowo, niby 21, ale to była jakaś tam oszukana i jakoś się kulało. Ale, że w 2013 troszeczkę tam pokręciłem, chyba miałem 3000 km, więc stwierdziłem, że wypadałoby wziąć i kupić coś lepszego. Ale szlaban się otworzył, więc nie będę marnował czasu. Dwie godziny, 56 km. No, troszkę się nadrabia. Dobra. Temperatura trochę maleje, bo jest tylko 36, 5 albo 4, zależy. Dobrze jest. Upał, tętno jest dużo wyższe niż powinno być, bo normalnie przy 200 watach jadę w granicach 120 paru uderzeń, a dzisiaj jest w okolicach 140. Zobaczymy, jak to dalej wpłynie na jazdę. Województwo łódzkie. Jest i uniejów, a jak i uniejów, to i protektor. Ciekawe, czy ta impreza jeszcze jest. Może zamiast jechać dalej, a jest sobota, to bym zajrzał sobie na imprezę. Po co się męczyć? Dawno nie byłem na baletach. O, albo takie wody termalne w Uniejowie. Sporo ludzi. Jakby ktoś nie zauważył znaku, że to jest Spycimierz, to tu macie jeszcze taką jedną informację, że to jest Spycimierz. Szybki podgląd sytuacji, co dzieje się na Tour de France. Okej, okay. Wini i Tadek jeszcze razem. Dobra, 8 km do mety. Dobra, to ja też jeszcze jadę. Kurczę, wcześniej jak jechałem, nie kojarzę tutaj tego Spycimierza i żeby to tak wszystko wyglądało. To coś się zmieniło, ale mogę już nie pamiętać. To było
7 lat temu. Korzystając, że cisza, spokój na drodze, to powrócę do wątku zakupu nowego roweru w tamtych czasach. Pamiętam, że przez dłuższy czas zbierałem kasę, uzbierałem lekko ponad 1000 zł. Na mój stary rower miałem kupca, mojego przyjaciela, któremu sprzedałem w jakimś tam stanie za 300 zł. I poszedłem do sklepu rowerowego, bo bardziej patrzyłem na rowery używane, ale mówię, z ciekawości zobaczę, jak tam wygląda sytuacja z nówkami. Niestety bardzo źle trafiłem w tamtych czasach, bo poszedłem do sklepu, gdzie głównie sprzedawany był spec, i od razu na dzień dobry został mi pokazany rower za ponad 2000, a ja, pamiętajcie, że mam 1000 parę złotych w kieszeni. I gość mi mówi, że lepiej to i tak od razu kupić tego za 4 z kawałkiem, a nie tego za 2. A jak na tym stalowym złomie zrobiłem 100 km już, to na tym zrobisz 200. Trochę podjarany gadką, wtedy jeszcze taki laik. Mówię, no fajnie, wszystko ładnie, pięknie. Tylko że ja mam dalej 1000 parę złotych w kieszeni, co najwyżej może na ratę bym dostał, może nie. Wtedy jeszcze chyba nic wcześniej za bardzo na raty nie brałem. I trochę mnie speszył. I tak oto tym sposobem nabyłem używanego Cannondale'a w granicach 1500-1400 zł. Model Trail 4 na napędzie Alivio 3x9 na amortyzatorze z blokadem skoku. I tak zaczęła się teoretycznie moja przygoda, już na trochę więcej. Aczkolwiek któregoś pięknego dnia z jakiejś mojej głupoty zapowietrzyłem hamulce hydrauliczne i przestałem jeździć. To była jakaś końcówka sezonu, jakiś wrzesień, i sobie odpuściłem. Na szczęście pod koniec roku poszedłem do innego sklepu rowerowego, gdzie chłopaki mi pomogli, bez problemu odpowietrzyli hamulce i uszczelnili. I z nowym rokiem 2015 postanowiłem pójść na Lat Wolności, na tak zwaną ustawkę noworoczną organizowaną przez klub szosowy WTR. I od tamtej pory zacząłem jeździć coś więcej. W 2015 roku zacząłem trzaskać moje pierwsze 200 km, ale stwierdziłem, że to jest mało. Kombinowałem z oponami szosowymi, bo oczywiście do 29 można włożyć opony szosowe. Wybrałem jakieś najtańsze, które wcale od tych opon od MTB dużo lepsze nie były. Tak też chyba w tym 2015 roku nabyłem swoją pierwszą szosę Cross Vento 2.0 na sorze, na napędzie 3x9, jeszcze z tymi wąsami. Teraz wąsy przy klamkomanetkach są pośmiewiskiem, a kiedyś były standardem w tej klasy. A się Ineos rozkręcił. Wczoraj Kwiato, dzisiaj Rodriguez, proszę bardzo. Nie mają dobrego lidera, to trzaskają teraz etapy. Proszę bardzo, pięknie. Mija 3 godziny, woda w bukłaku mi się skończyła. Temperatura delikatnie spada, już jest tylko 35 stopni, więc już naprawdę jedzie się przyjemnie. Właśnie jestem w województwie wielkopolskim. To jest takie duże jezioro, czy też zbiornik, ale nie pamiętam, jak się nazywa. Może zaraz sobie przypomnę, albo gdzieś zobaczę. Taka oryginalna nazwa tego jeziora, czyli jezioro Jeziorsko. O, jak można było tego zapomnieć. Zaraz będzie 4 godziny. Wiatr, jak widać, nie odpuszcza. Ja na szczęście też. Ale może. Czy głowa wytrzyma do końca? Zobaczymy.
Kolejne województwo, tym razem łódzkie. Ale to się szybko zmienia. Przed chwilą było wielkopolskie. Chwila odpoczynku, bo trochę grzeje. Jak odpocznę 5 minut, to chyba nic się nie stanie, co? Nie będę ukrywał, ale no... trochę ta pogoda daje się we znaki. Zobaczcie, jest tak gorąco, że na spodniach aż pojawiła się chyba sól. Takie białe drobinki. Ze mnie trochę cieknie. Jeść się za bardzo nie chcę, więc... ale na szczęście teraz czas na żela po 4 godzinach. Co takiego lepszego na przedbombie? Jabłkowy, ciepły. No, nasi to byli. A propos piwa, to zobaczcie, jakie mam skarpety dzisiaj. Eleganckie, co? Jak dojadę, to piwko jakieś się należy chyba. Dobra, wypiję trochę więcej, to nic się nie stanie. Lepiej więcej niż mniej pić w takie dni. I to jest dobre, bo w 2016 roku, jak jechałem właśnie tą samą trasę, to wybrałem się z dwoma batonami, dwoma bananami i dwoma bidonami. Takie 3 razy 2B. I dzień był podobny jak dziś, tylko że wyruszyłem z samego rana, gdzie było oczywiście trochę chłodniej, ale około 15 godziny był straszny żar, to pamiętam, to akurat byłem chyba na jakimś 200 kilometrze, już nie pamiętam, teraz nie chcę was kłamać. Ale no, też było gorąco. Pierwszą przerwę zrobiłem na mniej więcej kawałek dalej, na 120 km, żeby uzupełnić właśnie brakujące płyny w bidonach, więc na 120 km tamtego dnia wypiłem tylko 2 bidony. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem. Teraz już mam wypite jakieś, tu mam 1,5, 0,7, 2 litry z kawałkiem na 4 godziny. I tak wydaje mi się, że za mało. Ale wracając w ogóle, rok 2016 był dla mnie przełomowy, bo to jest rok, w którym miałem najwięcej wykręconych kilometrów, chyba niecałe 17 tysięcy, bez żadnych trenażerów. Jazda na szosie tak mi się spodobała, że jak kupiłem rower szosowy, to przez pierwsze pół roku w ogóle nie używałem MTBK, bo nie miałem drugiego zestawu pedałów, aby wkręcić w MTB, i jak raz chyba potrzebowałem MTBK, to po prostu musiałem przełożyć. Dopiero po pół roku chyba kupiłem wtedy pedały, drugie pedały MTB, żeby móc sobie jeździć i na tym, i na tym. I nawet do pracy jeździłem szosą 5 km i głównie po polbrukach. Tak mi się podobała jazda na szosie. No cóż, wiatr nie ustępuje. Wtedy też cały czas jechałem pod wiatr. Tylko wtedy był lżejszy wiatr. Wtedy był lżejszy. Dzisiaj wieje, dmucha ostro. Średnia na razie podobna, 20 chyba też 8,4, tak samo jak wtedy. Miejmy nadzieję, że wiatry trochę osłabną i ta średnia będzie się troszkę zwiększać, aczkolwiek moje siły będą się zmniejszać, więc no nie wiem, czy będzie lepiej. Trochę będzie siara, jak będzie gorzej, ale zobaczymy. Kiedyś byłem młodszy, miałem więcej zapału. Wtedy też w ogóle jechałem bez pomiaru mocy, nawet bez tętna. Tylko na własne odczucia i powiem szczerze, że pamiętam, że nawet na 300 km potrafiłem się jeszcze z jakimś gościem ścigać, bo się wkurzył, że go wyprzedziłem. Teraz jestem nieco starszy. Czy jakieś doświadczenie jest i ta głowa też jakoś inaczej działa. Ale cóż, no. Do odważnych świat należy. 1/3 drogi zrobiona. Czas jechać dalej. Temperatura już spada, 32 stopnie, zaczyna powoli robić się przyjemnie. A gość poszedł na łatwiznę, bo leci z wiatrem, a ja się muszę dalej męczyć pod wiaterek.
Co tu mi pokazuje? Kółko zrobić na... Garmin mi jakiegoś ślimaka pokazał. Po co? Jestem na trasie i pokazuję z miejsc trasę. Dobre, dobre. Lubię takie smaczki. Nie ma nudy. Po 5 godzinach w końcu temperatura poniżej 30 stopni. Ale fajnie. I miejscowość o takiej barwnej nazwie jak Tumidai. I jedyne co mi się nasuwa na myśl to Tumidai więcej mocy, abym dojechał do Rybnika. Miejscowość Złoczew i czas na kolacyjkę. Nabrać sił i zobaczyć co dalej. Czy gdzieś tu można coś zjeść? No jestem w Złoczewie póki co, na tym. W Złoczewie. No. Zjem kebaba, jadę dalej, ale nie wiem czy dojadę. A dlaczego? No nie czuję się ci na... No ale to co, będziesz gdzieś nocował, mam to się wyjechać? I dam ci znać za godzinkę, nie? Jak będzie mi się dalej kręciło. No, trochę gorąco było, wiesz? Dobra, no pa. Jak ja dawno kebaba nie jadę. Czekaj, że zjem go całego. Jakoś tak średnio mam apetyt. Po to są stworzone. Bez peda. Jak ostatnio zrobiłem film, jak wykręcić 200 km i się nie zmęczyć na rowerze, tak teraz będzie przykład, jak nie jeździć 200 km na rowerze. Wczoraj nie jeździłem specjalnie, żeby trochę wypocząć. Byłem w pracy 8 godzin. Dzisiaj od rana jeździłem tylko z młodzieżą. 1,5 godzinki. Wykręciłem całe 34 waty. Czyli tyle co nic. Później w pracy 4 godziny. Praca nie jest ciężka, no ale jakaś tam jest. I zaraz po robocie wsiadłem na rower i pojechałem. Miałem cichą nadzieję, że będzie trochę łatwiej. Niby na razie odpukać w pustej, niemalowane. Nie jest źle, a dobrze wcale. Od samego początku noga tak kręciła. No może nie tak świeżo. Jest niby ta moc, ale tak czegoś brakuje. No nic, próbuję uzupełnić bidony i jechać dalej. Okej, okay, jest 21. Kebab Sahara zjedzony. Aż się odbija. Idealna nazwa na dzisiejszy dzień jak Sahara. Bidony uzupełnione. Do kamelbaka wlałem wodę. Piwo zerówkę wypiłem. Mówię, powiadają, że to niby najlepszy izotonik, że najlepiej nawadnie, więc zobaczymy jak to będzie dalej. Jak coś, to telefon do żony i reszta powrót w samochodzie. Chociaż nie chciałbym, ale zobaczymy. Jeszcze zdążyłem zobaczyć zachód słońca. Na razie jest dobrze. Zobaczymy. Może nie będzie tak źle. Patrz, to jest połowa drogi. Nawet nie. 155 km. Temperatura pokojowa, sam raz, idealna. Ogólnie bardziej rozsądnie byłoby wziąć i wystartować o godzinie, nie wiem, gdzieś 18, jak już powoli zaczęłoby się robić chłodniej i przejechać to przez noc. Ale jakoś tak nie chciałem, bo zanim bym dojechał, całą noc bym ten... Nad ranem bym był, później bym przespał i
by trzeba było wracać, takie bez sensu. Tak to druga, trzecia może będę. Pójdę spać, obudzę się prawie jak każdy inny i cały dzień dla nas. Czas przemienić lampeczki z małą na dużą, bo teraz będę jechał po ciemku. Temperatura spadła, więc będzie git. Województwo opolskie, powiat oleski, gmina Praszka. No co tu za znakiem przyjemny? A dobrze mi teraz na ty, ale numer. Sorry, mój błąd, moje przeoczenie, już zawracam na trasę. Wydawało mi się, że mam wyznaczone tam prosto. Na Instagrama trzeba stawić relację, żeby się ludzie nie martwili, że jeszcze jadę 202 km. O, średnia prędkość 29 i to mi się podoba. Zaraz będzie Gorzów Śląski i to właśnie podczas swojej pierwszej takiej wyprawy to tam zrobiłem dłuższą przerwę dopiero. Zjadłem pizzkę i pojechałem dalej. O, to właśnie tutaj pod lipą wtedy jadłem pizzkę, a dzisiaj bym się nie napił, bo jest najad, bo jest wesele. Póki jest światełko, to na chwilę stanę, żela sobie wciągnę, bo jadąc lasem po ciemku, to trochę tak trzeba uważać. Trzeba być, jak to się mówi, sfokusowanym, aby nic nie wyskoczyło. Jeszcze co do wiatru, to ani on nie odpuszcza, ani ja. Cały czas wieje. Trochę mniej niż za dnia, ale i tak mocniej niż wtedy, co jechałem za pierwszym razem. Więc dzisiaj mam takie marne szanse. Ale fajnie, że siły wróciły i cały czas noga tak kręci. Szkoda, że nie kręciła tak od samego początku, ale faktycznie może ta temperatura prawie że 400 stopni mogła zrobić swoje. A teraz jest jakieś 20 parę i jest git. Miejscowość Olesno, jeszcze tylko 110 km. Haha. Nie wiem, czy to widzicie, ale taką białą poświatę. Co oni, Batmana szukają? Już tylko skóra. Na pewno mi się uda. Uwielbiam takie znaki. Szczególnie o 24 w nocy. W dobrodzieniu jakie rzeczy ładne mają, proszę. Cwaniaczek na elektryku. Blokowanym. Pepsi w puszce, Amundison i będzie jeszcze jakieś żelki, Haribo, coś takiego? Dobra. To nie będą żelki. W chwili obecnej jest 256 km. Czyli jeszcze jakieś 7 dych. Profilaktycznie pauza. Piję Pepsi, jem żelki, lecę dalej. Spójrzcie, jaki napęd czyściutki. Lekko kręci, nie trzeszczy. I można? Można. O tym był ostatni film.
jakby ktoś nie oglądał. A wiaterek cały czas delikatny jest. Się uwiął na mnie dzisiaj, ale trudno, już dużo mu do popisu nie pozostało. A, się wpierdzieliłem. Kurde, droga nieprzejezdna za bardzo. Dobra, jakoś przejechałem, ale jakbym miał opony gravelowe, byłoby na pewno dużo lepiej. 270 km i w końcu wkraczam w województwo śląskie. Temperatura powoli spada. Pokazuje 18,7, więc nie będę ryzykował i założę kurteczkę przeciwwietrową. Stamina mi się kończy, tylko 2 km zostały. Jest i 300 km, temperatura około 19 stopni. Zobaczcie, kościół jak zwykle ładnie oświetlony. Mi została jeszcze godzinka z hakiem. I będę na mecze. A. Ale zjem sobie bananka. Siły jeszcze są. Jeszcze są, jeszcze jest ok. Te 30 km spokojnie dam radę. Ale bo tamtym kryzysie myślałem, że będzie ciężko, że nie dojadę. Rybnik, już tylko 10 km zostało. Już jestem w Rybniku, już zostało tylko parę kilometrów. Dojechałem. Czy jestem zmęczony? Trochę tak. Na szczęście nie jestem jakoś mocno ujechany. Można powiedzieć, że to była kolejna wspaniała przygoda, którą zaraz zakończę. Tak samo jak jej zakończyłem przygodę w 2016 roku, podjeżdżając do paczkomatu na Kuźni i odbierając swoje ciuchy, bo kiedyś na przykład nie mieliśmy samochodu i żona pojechała sobie pociągiem, a ja rowerem, wysyłając ciuchy paczkomatem. Pytanie, czy to było mądre? Oczywiście, że nie. Ale gdy planowałem ten wypad, to nie wiedziałem, jaka będzie pogoda. Więc to tak samo jest jak z zawodami. Nigdy nie wiecie, co się trafi. Czy będzie upał, czy będzie deszczowo, czy będzie zimno. A że niedługo przede mną starty, więc chciałem się też troszkę lepiej przygotować na to psychicznie. No fizycznie już powiedzmy, że jest w miarę ok, ale psychicznie by się jeszcze przydało. Fizycznie to muszę w najbliższym czasie na pewno odpocząć. Czy wiatr dał się we znaki? Na początku bardzo, ale w drugiej połowie już po prostu był, bo był. Ale jest cały czas. Jest, kurde, do samego końca. Nie zostawił mnie, nie był taki. I po prostu był. Widzicie? Taki dobry przyjaciel. Co do pogody, to miałem cichą nadzieję, że dojadę całą trasę na krótko, ale tutaj były już takie momenty, gdzie czułem, że jest zimno i nie chciałem znowu wylądować na klatce gdzieś w jakimś bloku. Tak jak ostatnio, jadąc nad morze. Dlatego dobrze, że nie ryzykowałem, tylko wziąłem i zabrałem ze sobą wiatróweczkę czy tam deszczóweczkę. Taka porada na przyszłość, że jeżeli się sprawdzacie pogodę, to zawsze bierzcie pod uwagę to, że może być zimniej. Dobra, 331 km.
Miało być szybciej, a wyszło wolniej. 28,3. A kiedyś miałem 28,4. No lipa, trzeba jechać jeszcze raz. Lecę się wykąpać, przebrać i spać. Dobranoc.